Valeria, odcinek 27. Występują. Yo no sé cómo es la vida sin tu amor. Yo no sé cómo se puede estar así. Llueve sobre el mundo y el dolor de nuestras historias cae en mí. Sé que estás cansada de luchar. Busca la respuesta en la verdad. Yo te abrazaré y serás mi estrella. Una luz amiga en la tormenta. Deja fuera ese dolor y busca en nuestro amor la paz y el sentimiento. De dos almas que se dan el fuego y la pasión y vives de momento. Que la vida se nos va y es tiempo de vivir. No tengas miedo a la felicidad. Resulta muy interesante. Interesuje mnie to, co pan mówi, Adolfo. Dlaczego pan do mnie zadzwonił? Wydawało mi się, że oni uciekają przed czymś. Pański syn nie chciał się przyznać, że mnie zna. Dlatego zadzwoniłem. Jest pan przebiegły, jak zawsze. Tak, i chętnie pomagam przyjaciołom. Zwłaszcza jeśli może pan zarobić parę peso. Pan zawsze był hojny. Potrzebuje pan mojej pomocy? Jak pan zauważył, mój syn ucieka. Chcę wiedzieć, gdzie jest. Proszę zapisać. Mieszkają w tym samym hotelu, co ja. Melia Las Americas, Varadero. Jeśli pan chce, mogę panu podać numer ich pokoju, a nawet powiedzieć panu, co jadają. Zapisuję. Hotel Melia. Od tej chwili nie stracę ich z oczu. Czekam na telefon. Do zobaczenia. To straszne. Myślisz, że to... Jestem pewna, że to moja siostra. To straszne. Nie mamy pewności, mamo. Jak to nie? A kto może leżeć w tej trumnie? Niby dlaczego Luciano nigdy mi nie uwierzył, bo wiedział, co tu leży. Boże. Mimo to nie mamy pewności. Upewnimy się. Chcesz otworzyć trumnę? Hałas w piwnicy? Nic nie słyszałam. Pani Elena jest w sypialni. Pan Salerno w gabinecie. Teresita wróciła ze szkoły? Jeszcze nie. Co pan chce zrobić? Zejdę tam. Szybko zakryj trumnę. Muszę stąd wyjść. Musisz. Idę na górę.
Co się stało? Znowu są jacyś intruzi? Pani Elena, tak o pani mówi i ma rację. Co pani robiła w piwnicy? Pan jest ślepy, czy udaje idiotę? Widzę butelkę. Więc jest pan idiotą. Bezpieczeństwo tego domu zależy ode mnie. I nie chcę, żeby pan Salerno uznał, że coś zaniedbałem. Choć panu i pani Elenie to nie pasuje. Jestem właścicielką tego domu. Nie będę się tłumaczyć. Niech pan stąd znika razem z tym czymś. Była pani sama w piwnicy? Jestem już duża. Potrafię sama wziąć butelkę. Potrzebuje pani czegoś? Nie, dziękuję. Idź spać. Pani czymś się przejmuje. Martwię się o Diego. Poszłam po wino. Może to mnie trochę odpręży. Na pewno. Wybacz mi. Muszę oczyścić ranę. Boże mój, jak ty wyglądasz? Nie mogę uwierzyć, że Sabrina to zrobiła. Myślisz, że zmyślam? Chodzi o moją córkę. Sabrina nie zrobiłaby czegoś takiego, to szaleństwo. Myślisz, że kłamie? Gdybyś ją widziała, patrzyła na mnie z nienawiścią. Nie śmiej się, to prawda. Lucia usiadła, kiedy fotograf robił jej zdjęcie. Chciałbym to zobaczyć. Wydaje jej się, że jest królową szkoły. Wszyscy wiedzą, że ja jestem królową szkoły. Oczywiście. Cieszę się, że jesteś ze mną i dobrze się bawisz. Ja też. Lubię z tobą posiedzieć, dlatego wróciłam do domu. Bardzo cię kocham, Sabrino. Ja też. Obiecaj mi, że nigdy się nie rozstaniemy. Dlaczego tak mówisz? Nie wiem. Nie chciałabym, żeby coś nas rozdzieliło. Obiecaj mi... Przysięgnij, że zawsze będziesz mnie kochał. Przysięgam. To ty? Jesteś zły, że dzwonię? Jem kolację z Sabriną. Nie możesz się jej pozbyć? Muszę się z tobą zobaczyć. Jestem zrozpaczona. Co się stało? Odłóż słuchawkę. Rozmawiam z Lucianem. To on. Musimy się zobaczyć. Jest późno. Nie możemy tego odłożyć do jutra, teraz. Jutro mnie nie interesuje. Halo. Luciano myśli, że jestem do dyspozycji 24 godziny na dobę. Odpowiednio go potraktowałeś. Zrobić ci kawy? Tak. Elena oszalała. A ja oszaleję, jeśli pozwolę się w to wciągnąć. Szkoda, że nie widziałeś, jak przygotował dokumenty. Sam bym lepiej tego nie zrobił. Cieszę się. Mówisz to tak, jakbyś nie wierzył, że wyjdę na wolność. Jeśli mam być szczery, nie będzie to łatwe. Nie rozumiesz? Pablo znalazł precedens.
Sędzia nie może mnie dłużej przetrzymywać. Nie chodzi o sędziów, a o Salerna. On zawsze ma asa w rękawie. Odpowiada mu ta sytuacja. Coś wymyśli, żebyś nie wyszedł. I tak wyjdę. Wtedy będzie miał ze mną do czynienia. Nawet nie wiesz, ile osób poprzysięgło mu zemstę. Na przykład Chińczyk. Powiedział, że po wyjściu stąd zabije go i nic. Co z tobą? Skąd ten nagły pesymizm? Chcesz obrzydzić mi życie? Chcę, żebyś był realistą. W tej chwili Chińczyk pewnie leży już w jakimś rowie. Przepraszam. Uważaj na siebie. Salerno powinien uważać, nie ja. Kiedy stąd wyjdę, zapłaci mi za wszystko. Rozumiesz? Źle się czujesz? Tak. Dziecko? Nie, jestem przygnębiona. To logiczne, po tym, co nas spotkało. Chcę zadzwonić do domu. Uspokój się. Nie rozumiesz, że jestem na końcu świata, daleko od domu? Rodzice umierają ze zmartwienia, a ja nie wiem, co tam się dzieje. Ale pomyśl, że jesteśmy razem. We trójkę. Jesteśmy razem. Ważyła kilka ton. Nie wiem, jak to zrobiłam. Pewnie strach dodał mi sił. Wszystko wygląda jak przedtem? Fermin ci uwierzył? Nie wiem. Powiedz, że nie mówiłaś poważnie o wyciąganiu tej trumny. Przypomniałeś sobie o mnie? Czekam od godziny. Przestań. Nie mów tak do mnie. Wyjeżdżam. Jak to? Sam? Tam, dokąd jadę, nie potrzebuję cię. Nie zostanę tu sama. A jeśli przyjdzie inspektor Arevalo? I jeszcze mam na karku te dwie komediantki. Wiem, gdzie są Diego i Valeria. Gdzie? Nie powiem ci. Jak to? Jeśli coś mi się stanie, gdzie cię mam szukać? To tajemnica. Zaufaj mi. Są na Kubie, w Varadero. Hotel chyba nazywa się Melia. Zostawię ci wszystkie dane na kartce w gabinecie. Co się stało? Coś niespodziewanego. Wczoraj Valeria się załamała. Nie wiedziałem, co zrobić. Czułem się bezradny. Musisz ją przygotować na ciężkie chwile. Będzie ich wiele. Wiem. A mnie kto pomoże? Chcę zadzwonić do rodziców, a nie wiem, jak ją przekonać, że nie powinna. Wyjaśnij jej, to zrozumie. Idzie do nas. O czym rozmawialiście? Pokazywałam mu miejsce, które powinniście zobaczyć. Teraz wyjedziesz na Kubę? Nie krzycz. Muszę załatwić sprawę Diego i Valerii. Arevalo robi się natrętny. Przypomina Żelenę.
O co chodzi? Nie przejmuję się tym. Czymś powinieneś się przejąć. W sprawie Alberta pojawił się nowy adwokat. Przepraszam, wpadłem po Monikę. Dario, co za zbieg okoliczności? Wczoraj byłem zajęty. Wybacz mi, to już przeszłość. Będziesz dzisiaj w domu? Tak. Nie rozumiem. Czego ode mnie chcesz? Powiem ci, kiedy cię odwiedzę. Może być o 3:00? Nie jesteś zajęty? Co się stało, Fermin? Nic. Tym lepiej. Nie chcę czuć twojej obecności za plecami. Jesteś tu. Zawieź mnie na pocztę. Masz to, o co cię prosiłem? Na dzisiaj nie ma biletów na Kubę. Potem narzekają na malarię. Wpisałem pana na listę oczekujących. Pani Consuelo, telefon. Dziękuję. Kto mówi? Muszę skontaktować się z Diegiem Salerno. Mówię z Buenos Aires. Nikt taki nie mieszka w tym hotelu. Jestem matką Diego. Muszę z nim porozmawiać. Mercedes? Mówi Consuelo. Nie mogę w to uwierzyć. Ja też nie wierzyłam, kiedy Diego opowiedział mi, że pojawiłaś się po tylu latach. Wiem o śmierci Berty. Spotkałyśmy się kilka dni wcześniej. Biedna Berta. Nie wiedziałam. Nie traćmy czasu. Muszę porozmawiać z Diegiem. Wiem, że tam jest. Najgorsze jest to, że Luciano też o tym wie. Powiedz mu, że on leci na Kubę. Luciano tu przyjedzie? Mamy szczęście. Skoro Luciano wyjeżdża na Kubę, my mamy swobodę ruchów. I tak narażamy się na niebezpieczeństwo, szukając dokumentów Pauli. Może nawet nie trzyma ich w domu. Czyżbyś była zdenerwowana? Skoro bawimy się w narzeczonych, skorzystajmy z okazji. W tej chwili wolałabym, żebyś był moim prawdziwym narzeczonym. Czyżbyś mi się oświadczyła, bo jestem chętny. Nie bądź niemądry. Nie podoba mi się, że jestem zamieszana w tę aferę. Choć pewnie sama się w to wpakowałam. Denerwujesz się czymś. Nie, wcale nie. Nie ufasz narzeczonemu? Ręce przy sobie. Jesteśmy narzeczonymi. Na pewno nic się nie stało? Na pewno. Wracajmy.
Taka jestem. Nie wierzę, że ten człowiek powiedział coś twojemu ojcu. Nie jestem tego pewien. Miałam mnie dzwonić do Buenos Aires, żeby uniknąć podejrzeń. Jestem przewrażliwiony. Diego, muszę z tobą porozmawiać. Co się stało? Mogę posłuchać? Twoja mama dzwoniła. Skąd wie, że tu jesteśmy? Twój tata właśnie tu leci. Musicie wyjechać. To przez Adolfa Riosa. Pomogłem ci z inspektorem Arevalem. Zrobiłbym to samo dla twojego męża, więc nie musisz mi dziękować. Jesteś zdenerwowany. Po co przyszłaś? Dobrze wiesz. Odpręż się. Przysięgam, że to nie zaboli. Wariatka z ciebie. Tu będziecie bezpieczni. To ośrodek morza. Rakowe Rancho. Wezwałam dla siebie łódź. Zostawiam wam motorówkę. Umiecie nią sterować? Dziękujemy ci za wszystko. Kto by nie chciał wam pomóc? Dawno tak dobrze się nie bawiłam. To szaleństwo. Ale wiesz co? Nie obchodzi mnie to. Bo cię kocham. Przesadzasz. Nie sądzisz, że miłość to coś wielkiego, coś innego? Nie mogę przestać. Nie cofnę tego. Nie odbieraj. Słucham. Nie jestem zajęty. Teraz nie, ale 5 minut temu, tak. Nie wiem, czy dzisiaj wylecę, ale w razie czego pilnuj Eleny. Mam jej pilnować? Znika. Nie wiem, co robi. Bądź spokojny, zaopiekuję się nią. I trzymaj ją z daleka od Arevala. Będę czujny. Potem pogadamy. Na razie. Wariatka, rozmawiałem z twoim mężem. To podniecające. Jedziemy na lotnisko. Może dostaniemy miejsce na lot do Kuby. Wyjechali czy nie? Wyjechali. Dokąd? Gdzie są Diego Salerno i jego narzeczona? Są na lotnisku. Dlaczego to pana interesuje? Przepraszam panią, ale... Chciałem... posłać przesyłkę do Buenos Aires. Śmieć. Nie zabierajcie mi dziecka. Tylko nie dziecko. Moje dziecko. Nie mogę uwierzyć, że Sabrina ci to zrobiła. Myślisz, że to sobie wymyśliłam? Chodzi o moją córkę. Sabrina sprawia kłopoty, ale żeby miała bić własną matkę? Zrobiła to. Też w to nie wierzyłam, ale zrobiła to. Nie mogę w to uwierzyć. Myślisz, że to wymyśliłam? Może. Zawsze lubiłaś komplikować mi życie. Przestań myśleć tylko o sobie. Nawet w ataku furii nie zrobiłaby tego. Wpadła w furię. Sabrina potrzebuje fachowej pomocy. Ona tylko od czasu do czasu ma jakiś wyskok.
Jest chora, musimy jej pomóc. Nie zamierzam poddawać córkę leczeniu psychiatrycznemu, bo ty masz coś przeciwko niej. Spójrz na mnie. Myślisz, że to żarty? Spójrz. Może jakiś facet cię pobił i wymyśliłaś tę historię, żeby mieć alibi? Uderzyłabym cię, ale nie zasługujesz na to. Zajmij się sobą i daj naszej córce spokój. Teraz wiem, dlaczego Sabrina jest, jaka jest. Źle zrobiłam, oddając ją tobie. Za późno, żeby żałować. Przykro mi. Jak się pani miewa? Dobrze, trochę się uspokoiłam. Są wieści od dzieci? Są na Kubie. Mieszkają w hotelu mojej przyjaciółki, nie ma się czym martwić. Chciałabym, żeby i do mnie zadzwonili. Nie rozmawiałam z nimi, dowiedziałam się przez przypadek. Sądziłam, że zechce pani wiedzieć. Ma pani ich numer telefonu? Tak, ale proszę szybko zapisać, bo dzwonię z domu. Hotel Melia. Dziękuję. Znaleźli ich? Są na Kubie. Ona opala się na plaży, a my martwimy się o nią. Jak się tam znaleźli? Skąd masz te informacje? Dzwoniła mama Diego. Twoja córka najpierw dzwoni do Salernów, a my dowiadujemy się wszystkiego od nich? Przynajmniej wiemy, że nic jej nie jest. Jest z Diegiem, więc nie byłbym tego pewien. Moje dziecko, nie. Proszę. Dokąd wychodzisz? Do lekarza. Co się stało? Nic takiego, robię sobie badania. Do jakiego lekarza? Jak zawsze, do kliniki. Pójdę z tobą. Nie trzeba. Wiem, ale zrobię to. Jak chcesz. Idziesz do lekarza? Nie zupełnie, ale... Tak. Nie rozumiem. Szukam fachowej pomocy dla Sabriny. Może najpierw powinnaś zająć się sobą. Najpierw moja córka. Nie wiem, czy Sabrina zgodzi się na leczenie. Nie wiem, co zrobi, ale nie będę siedziała z założonymi rękoma. Nie zjecie śniadania? Nie, wyłożyłem rzeczy na łóżko. Spakujesz je? Wyjeżdża pan? Może później. Cześć, Pablo. Mówi Monika. Jest coś nowego? Luciano dzisiaj wyjeżdża. Może poszukamy teczki? Zrobisz to sama? Wolę, żebyś ty to zrobił. Czekam o 5.
Co pan tu robi? Szukam pracy. Nie potrzebujecie ogrodnika? Mamy ogrodnika. Szkoda. Dziękuję. Nie może pan tego zrobić, Carbonetti. Zrobiłem, co w mojej mocy, ale już zapadła decyzja. Za późno. Musi pan coś zrobić. Garcia Mendez nie może wyjść na wolność. Przykro mi. Niech pan prosi o co chce. Mieszkanie, pieniądze. To niemożliwe, nie rozumie pan? Ryzykuje pan stanowiskiem. Słyszał pan? Niech pan coś zrobi, bo prasa opublikuje, że jest pan najbardziej skorumpowanym sędzią. Niech mi ktoś pomoże. Co się stało? Elena Flores? Nie tęsknij za mną. Udało się, profesorze. Za kilka godzin będzie pan wolny. Hotel Melia? Dzwonię z Argentyny. Proszę mnie połączyć z panią Valerią Garcia Mendez. Nie znam numeru jej pokoju. Jak to wyjechali? Nie wie pani, gdzie się znajdują? Jest pani Consuelo? Też nie? Dziękuję. Wymeldowali się. Może wracają? Oby nic im nie było. Dobrze, że akurat tu byłem. Jestem księdzem z miasteczka. Szukam tu jedzenia dla dzieci z parafii. To wystarczy. Może powinniśmy wezwać lekarza. Zrobimy to, ale najpierw musimy zbić gorączkę. To coś poważnego? Nie. Z tego, co mówiłeś, to pewnie skutek zmiany klimatu i temperatury. Dużo się opalała? Tak. Poza tym, Valeria jest w ciąży. Nie traćmy czasu. Nawet nie wiesz, jak bardzo pragnę, żebyś to nie była ty, Mercedes. Ale jeśli to ty, zemszczę się. Życie Luciana stanie się piekłem, dopóki nie zapłaci za to, co ci zrobił. Przysięgam. Moja żona długo tam będzie? Nie wiem. Proszę jej powiedzieć, że musiałem nagle wyjść i czekam w domu. Nie cierpię takich miejsc. Co mi dolega? Zrób badanie krwi.
Coś mi jest? Wolę nie uprzedzać wypadków. Wejdź do laboratorium, zrób te analizy i przyjdź pod koniec dnia. Każę sobie przysłać wyniki. Będę się denerwowała. Powiedz mi, co mi dolega. Potem porozmawiamy. Kto to? Ksiądz. Ojciec Miguel. Przepraszam. Nie ma za co. Za kilka godzin będziesz zdrowa. Dziękuję. Pusto tu. Zabierz ją tam, gdzie mnie dzisiaj znalazłeś. Nie chcemy przeszkadzać. Znajdzie się dla was miejsce. Czekam na was. Wszystko potwierdzone, rezerwacja hotelu też. Wie pan, gdzie są? Wiem, a poza tym dwie osoby ich pilnują. Mogłem się domyślić. Fermin, musimy dobrze żyć z tą agencją. Poślij im butelkę szampana. Pójdę po nią. Nie. Ja zejdę do piwnicy. Amparo, proszę zająć się resztą, a ja zostanę tutaj. Ładnie pachnie. To dzięki Amparo. Nie odważyłabym się sama to ugotować. Niedługo będziesz musiała. Jeszcze nie. Nie minie wiele czasu, bo twoje dziecko będzie musiało jeść. Diego ojcu powiedział? Dlaczego miałby to ukrywać? Wstydzisz się? Nie, ale właśnie przez dziecko tu jesteśmy. Chcę ojca o coś prosić. Mów. Ktoś nam bardzo pomógł. Właścicielka hotelu. Consuelo? Tak. Powinna się dowiedzieć, że tu jesteśmy. Zawiadomię ją. Dziękuję. Pani Flores? Pani wyniki. Lekarz na panią czeka. Zgadnij, kto to? Mulatka? Nie. Gdzie byłeś? Na spacerze. Sam? Poważnie? To piękne miejsce. Powinniśmy tu zamieszkać na zawsze. Na zawsze. Mam na imię Mercedes. Skąd się wzięły kwiaty w piwnicy? Nie wiem, o czym mówisz. Mam dość tej zabawy. Nie dotykaj mnie. Czego chcesz?
Co się stało? Mam dość tego. Raz na zawsze zdemaskuję tę komediantkę. Jesteś pewien? Mam sporo do powiedzenia. Trafisz do sądu za podszywanie się pod kogoś, a ty za morderstwo. Spóźnimy się na lotnisko. Mój bagaż? W samochodzie. Co za awantura. Dlaczego pan nazwał panią komediantką? Wersja polska ITI Film Studio na zlecenie TVN. Tekst Barbara Włodarek. Czytał Jacek Brzostyński. De dos almas que se dan el fuego y la pasión y vives de momento.